Siemanko, z tej strony Kamek i tak, sprzedałem Cristiano Ronaldo w wersji Team of the Season, którego trafiłem w paczce, zaraz wam pokażę za ile. Myślałem, grubo rozmyślałem, czy zostawić tego Ronaldo, czy go sprzedać. Zagrałem 6-7 spotkań, naprawdę w tej fazie FIFA nawet taki toc Ronaldo nie jest w stanie przekonać mnie do gry w weekendowej lidze na przykład, żeby te 40 spotkań rozegrać. Za chwilę wam pokażę również za ile tego Cristiano Ronaldo sprzedałem i zastanawiałem się również, czy zrobić na przykład jakiegoś Ronaldo SBC, Julita SBC, czy zostawić te wszystkie monety na jedną rzecz. World Cup, który wychodzi już we wtorek. Dajcie znać w komentarzach, łapkami też dajcie znać, że popieracie swoje decyzje. Co zrobić? Czy może zrobić jakieś SBC i pokazać wam to na YouTubie, czy jednak właśnie przejść do World Cupa i wszystkie pieniądze. 4 miliony końców, bo jeszcze więcej tutaj będzie wydać na paczki w World Cupie już we wtorek. Prawdopodobnie we wtorek od 12:00 wystartuje live i potrwa on aż do 18:00, może 28:00, może 10-godzinny live będzie z World Cupa, więc zapraszam bardzo serdecznie. Będzie gruby, bardzo, bardzo, bardzo gruby opening, no bo jednak tych końców trochę będzie, a wy patrzcie. Sprzedałem Ronaldo za 3 miliony 709 tysięcy. Kiedy go trafiałem, wchodził po 4 miliony 100 tysięcy, ale teraz z dnia na dzień jego cena po prostu leci na łeb, na szyję i to właśnie jest ze względu na World Cup. Zbliża się World Cup, wszystkie karty idą w dół, no i taki Ronaldo również idzie w dół. No naprawdę, karta świetna, zmienia całkowicie rozgrywkę waszą, ale żeby dzisiaj nie było zbyt nudno, że tylko pytam was o to, co zrobić, mam dla was również paczki, właśnie mamy też Toca, którego trafię, mam nadzieję, znaczy na pewno trafię, ale mamy też paczki za ważne mecze, które zrobiłem. Może to nie są najlepsze paczki z ważnych meczów, jakie są, ale są i otworzę, zobaczymy i będzie też jeden toc w dzisiejszym otwieraniu. A wy, przypominam, już niedługo 400 tysięcy subskrypcji, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i właśnie tej subskrypcji. Sprawdźcie, czy macie ten czerwony guziczek zaznaczony, bo fajnie by było mieć 400 tysięcy subów przed World Cupem. Czy damy radę? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że wy wiecie o tym, że ważne jest subskrypcja kanału i po prostu klikniecie tego suba, a my przejdźmy właśnie do otwierania tej paczki. Przypominam również, że w sobotę widzimy się w Złotych Tarasach. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, to w najbliższą sobotę w Złote Tarasy event Montesnak musicie tam wbić, no i przywitać się, zbić pionę. No jeżeli jesteście z Warszawy, to nie ma, myślę, lepszego miejsca, żeby wbić, pogadać. Złote Tarasy, centrum Warszawy, wbijacie tam, zbijacie ze mną pionę, robicie foto, robicie co chcecie, można zagrać ze mną również FIFA, a my mamy paczkę bez ekranów i chciałbym, żeby to nie była tylko ta ostatnia paczka z ekranami, ale żeby też wcześniej coś się działo. No i dajcie też znać w komentarzach, tak osobny jeden komentarz, co zrobić, i w tym samym komentarzu napiszcie również, co było najlepszym trafem waszym w tym roku. Jaka karta była trafiona? Czy była za FIFA Pońcy, czy z czegoś wam poleciała? Czyli piszecie paczkę, jaka to była paczka, co poleciało, no i czy to było za FIFA Pońcy, czy z draftu, czy cokolwiek. A my mamy piłkarza Team of the Season z reszty świata. Zobaczmy, co możemy trafić. Czy będzie tutaj coś dobrego? No, niebieska flara, już nieraz ją w tym sezonie widzieliśmy. Zobaczmy. Ojej. 91? No, okej, okay, bo jakby nie rozumiem koncepcji tych kart, w sensie już tyle kart 91. Karta wygląda naprawdę świetnie. Zobaczmy szczegóły atrybutów. Naprawdę wygląda to dobrze, ale taki jakiś w ogóle nieznany, z wybrzeża zielonego przylądka w ogóle, z Ligi Meksykańskiej i koleś ma 91 overall. Czy jej czasem na głowę nie upadło? Nie wiem. Ja chyba przepalę tą kartę, zobaczymy. Moje niewymienne karty i tak już wyglądają świetnie, chociaż ten koleś jest wymienny. Zaraz zobaczymy jego cenę. Sorry w ogóle, że jej nie pokazałem. Zobaczmy właśnie cenę tego zawodnika. Wystawmy na licytację. Jak widzicie, no niestety Ronaldo już nie ma. A on kosztuje 60 tysięcy, niestety. No dobra, w każdym razie będzie na przepalenie dalej. Tocy jeszcze trwają, w piątek kolejne, ale dopiero w niedzielę wrzucę wam opening. Także to by było na tyle. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie i dajcie znać w komentarzach, co powinienem zrobić. Czyli jakieś SBC, czy jednak przestawić wszystko na World Cup. Trzymajcie się, do kolejnego razu. Cześć.